Wchodzi pan w końcówce po długiej kontuzji, owacyjnie przywitany i gol. Co pan czuje po tym 97 golu w Ekstraklasie? Przede wszystkim się bardzo cieszę, bo czekałem na to wejście dosyć długo. Byłem na dwóch, trzech meczach, już od trzech meczy byłem gotowy. Dostałem szansę. W początku się tak wydawało, że krótko, ale życie pokazuje, że nie wolno się poddawać i z każdego czasu trzeba brać to, co najwięcej. Dzisiaj faktycznie udało mi się zrobić to, o czym sobie marzyłem, to, o czym w czasie rehabilitacji człowiek myślał, żeby wejść w taki sposób i udało się. Ta rehabilitacja i ten powrót dosyć ciężki w tym momencie był. I wejście, na które dosyć długo czekałem, przywitanie mnie, bardzo, bardzo piękne, odegrałem się tym golem i tak naprawdę większej euforii już chyba nie przeżyłem na boisku, to co dzisiaj przeżyłem, tak? Bo tak naprawdę to nie idzie mi tego określić, jak się bardzo cieszyłem, nawet nie wiedziałem, co zrobić. Marek, powiedz, Aleksander Wukowicz napisał na Twitterze, że jesteś jak Feniks. Ty już wiesz, po raz któryś się z tych popiołów odrodziłeś, powstałeś? Nie liczę tego, bo myślę, że jeszcze nieraz w życiu będzie trzeba się podnieść, nieraz człowiek upadnie. Po prostu trzeba patrzeć na swój cel. Zawsze tak uważałem, że trzeba zrobić swoją pracę i gdzieś tam życie to odda. Właściwie twoje tygodnie, miesiące tutaj to gotowy scenariusz do filmu. Czy wejście smoka dzisiaj, czy raczej niezłomny? Czy jeszcze masz pomysł na inny tytuł do tej sagi o Saganowskim? Ja chcę robić swoją pracę, która mi sprawia wielką przyjemność. Coś pięknego jest, jeżeli ludzie to doceniają. Dzisiaj tym wszystkim ludziom, którzy byli ze mną i nawet ci, którzy też są przeciwko, bo też oni troszeczkę dają cegiełki do tego, żeby jeszcze więcej pracować. Muszę im bardzo podziękować, ukłonić się im, bo to, co dzisiaj się stało, to nie wiem, jak to określić. Nie jestem w stanie tego powiedzieć, tego tytułu. Denerwowało się to, że już jesteś zdrowy, że kolano już właściwie w pełni w 100% sprawne, a ty nie możesz się odkleić od ławki? Nie, ja czekałem na tą swoją, rozmawiałem z trenerem kilka razy i czekałem na tą swoją szansę. Wiedziałem, że wcześniej czy później ją dostanę. Powiedz, Legia mistrzem Polski, te 5 punktów przewagi to jest nad Lechem 6 kolejek do końca, to jest wystarczająca zaliczka, czy jednak będziecie trochę drżeli, bo dzisiaj 70 minut trzeba było czekać na pierwszego gola ze Zawiszą. Legia jest blisko mistrza Polski, ale jest jeszcze 6 kolejek i trzeba takimi meczami takie punkty zdobywać. To oznacza, że jesteśmy mocni. 97 gol w Ekstraklasie w twojej karierze. Czy do 1 czerwca będzie tych bramek 100? Masz takie postanowienie, takie nie wiem, noworoczno-wielkanocne, jakieś życzenia, czy nie? Czy nie myślisz o tym? Moje noworoczne życzenie się spełniło. Wróciłem na boiska i to było dla mnie na boisko i to było dla mnie najważniejsze. Strzeliłem jeszcze bramkę po 6,5 miesiąca, tak więc jestem bardzo zadowolony. A ta setka wcześniej czy później tak czy inaczej przyjdzie. Mam nadzieję, że żadnych już komplikacji zdrowotnych nie będę miał. Mogę się uśmiechnąć. Potrzebuję w sumie 15 minut na to, żeby te 3 bramki strzelić.